Cześć moi drodzy, z tej strony Anatemus, a to kolejny odcinek z serii Dark Souls. Na początek kilka wyjaśnień, ponieważ parę rzeczy poopuszczałem, poszedłem sobie prywatnie pozwiedzać. Jak widzicie, mam 13 butelkę Estusa, w związku z tym znalazłem fragment Estusa, bo poszedłem sobie do Anor Londo, tam gdzie jest tych dwóch ziomków i tam troszeczkę narozrabiałem. No i jesteśmy na zamku wiadomym, zamek Lothric, dlatego że tu mamy rzeczy, których jeszcze żeśmy nie znaleźli. Ja nie wiem, czy ten gość, on żyje chyba, tak? Tak mi się wydawało przynajmniej. Nie, nie żyje, dobra. Słuchajcie, tu mamy rzecz do znalezienia i ja ją kompletnie przeoczyłem. Tak samo jak tego ziomka przeoczyłem kompletnie, że on tu jest. No właśnie. Bardzo bym nie chciał, żeby on mnie trafił. No ale mnie trafił, no. Dziękuję bardzo. Może to nie było zbyt piękne, ale... Ciekawe, czego pilnowałeś. Kolegi pilnowałeś, wielkiej lancy. No niekoniecznie. Słuchajcie, po ostatnim moim tutaj zarąbaniu tego smoka chcę iść się tutaj rozejrzeć, bo tu parę fantów leży, które no będą ciekawe do zdobycia. Pytanie, czy to smoczysko... Wolałbym go nie budzić w sumie. Urna błyskawic, to chyba do gier sieciowych. Tu są ci obrońcy. Tam do góry byliśmy, bo tam potem była ta jaszczura. No ale tu pewnie jest... Stamtąd sobie szliśmy. O, dziękuję za żar, to się przyda. Wykwintny klejnot. No zobaczymy. Tu jeszcze jest coś. I tu się ta brama otwiera i tu jest... Tu jest co? Tu jest coś innego jeszcze. Ale my musimy tutaj... O, żar, dziękuję bardzo. My musimy się cofnąć, moi drodzy. I jak rozumiem, jak wejdę tam, to znajdę miejsce, żeby przejść tam. Czy może po tamtym dachu da się przejść? Nie wiem, zobaczymy. Wejdę jeszcze tu, bo jeszcze nie jestem pewien, czy ja tu wszystko odkryłem. No, a tu są te ziomeczki, prawda? No właśnie, które mi tu brużdżą i się ze mnie tu naśmiewają za każdym razem, dobra. No właśnie, ten mnie tutaj zrzuca. Ja już tu ostatnio... Oni są tak prości, a chodzi tylko o to, że po prostu czy ja zdążę szybciej, czy on zdąży szybciej mnie zaatakować. Zdaje się, że jeszcze jeden tu jest, ten odrzucania, dobra. I tak mam tu jeszcze jedną rzecz do zrobienia, której nie zrobiłem, gdzie nie poszedłem. To jest przede wszystkim to miejsce. Tutaj mnie nie było jeszcze. I tamte ziomki, bo tu mamy żywicę bladej sosny i mamy jakąś kurka. No właśnie, tego się bałem, kurde, że to jest mimik. Muszę go tu gdzieś, kurde, wziąć w obroty. A ten jest taki jakiś pełzający. Nie daj się tylko złapać, właśnie. Muszę wykurzyć tego zioma. Kurde, zrąbałem to. Skopałem kompletnie. Bo tak, mimik mnie tu teraz zastrzeli. Dobra, tego zioma mam załatwionego. Teraz mimikiem się zajmijmy. No cześć, chłopaku. Dobra, starczy. A! Czy on mnie złapał? No pewnie, że mnie złapał. Szybko uleć się. Dobra, spróbuję sobie jeszcze raz wejść, niech on za mną leci. Ale to skopałem kompletnie. Dobra. No i jeszcze jeden. Dobrze, dziękuję bardzo. No chyba nie było tak źle, co?
Łuska z tytanitu, dobrze, będę mógł, i to chyba niedługo zrobię, będę mógł ulepszyć tę moją broń. Chociaż wydaje mi się, że ten miecz, nie wiem, czy on się powoli kończy, czy jest łuska z tytanitu trzecia. Dobrze. Dobrze, że tu przyszedłem, że ten temat rozwiązałem. Mój pies na mnie patrzy, co ja robię. Też by chciał pograć. O, tu jeszcze mamy jakąś rzecz. Ach, bo tu jest... Dobra, wszystko już wiem. Dobrze, że tu przyszedłem. Nie miałem pojęcia o tym kompletnie. Rozumiem, że teraz ta brama się tu otworzy, tak? Świetnie. Okej. Czyli tak, tu byłem, tu już nigdzie więcej nie przejdę. Tu już więcej nie przejdę. Tam są te ziomki, które prowadzą do tego smoka. No to możemy ich tu lekko załatwić. Jak oni mnie nie załatwią. O, jednak wolę, jak jest... No może rzeczywiście jest mocniejsza. Tu byłem, tak, dobra. To tu byłem, bo tu jest smoczysko. Teraz jest pytanie takie, czy ja tam przejdę? Nie przejdę tam, bo jak? Tu nie ma żadnej drabiny, prawda? I na drugą stronę rozumiem, że wyjście będzie przez... tam jest fajny korytarz, tam mi się podoba ten korytarz. Wyjście, rozumiem, jest przez któreś tam to miejsce. Okej. Dobra, no to spadamy stąd, lecimy do ogniska, bo jeszcze na dole tam mamy parę rzeczy do znalezienia. I chyba. Tam jeszcze było tych dwóch rycerzy, ale nie wiem, czy ja bym chciał w ogóle ich ruszać. W takim razie. I tu mamy jeszcze rzeczy do odkrycia. Nie wiem, czy nie powinienem najpierw tutaj zeskoczyć. Właśnie. Nie no, tu chyba nie jest żadne przejście, nie? Chociaż tak to wyglądało. Fajnie, że zadbali o taki szczegół. No właśnie, tutaj. No i bardzo dobrze, że tu przyszedłem. Fragment kości nieumarłego. 9, a zdaje się, że ich jest 10 w sumie. Dobra, no to mogę sobie tutaj zeskoczyć. Na tego ziomka. Dobra. Tu mamy gdzieś wejście, nie mam pojęcia dokąd. Tam jest ten ziomek, ale ja sobie tu szybko pozbieram grudka tytanitu, bo to jest ten ziomek, który się zamienia w tę bestię, nie? Ale zdążyłem go chyba ubić, zanim się właśnie przemienił. A dobrze, że tu wszedłem. Migoczący tytanit, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Largo został w moją szybę od komputera. Hehe, Largo to mój pies, którego ktoś jako szczeniaka wyrzucił, no i piesek trafił do mnie. O, tu coś się świeci, chociaż raz za tymi, urna błyskawic. Czekajcie, póki tu jest spokojnie. Do czego jest urna błyskawic? Gdzie ona jest przede wszystkim? To jest to? Nie, klejnot błyskawic. A urna błyskawic do czego jest? A mniejszy z tym, później sobie zobaczę. Dobra, tu mogę iść. Tu nic nie ma. Tu nie była ta czasem ta? Jaszczurka? No pewnie. Tam mamy jeszcze sobie do wyjaśnienia z tym grubasem parę rzeczy. No ale nie chciałbym... O właśnie, bo tu tych ziomków też jest paru. Dobra. No muszę tam wyjść. Dobra, ziomki przyszły. Fajna pułapka to była, nie powiem. I teraz tak, tu mam do ogniska, ale jeszcze tam mi coś świeciło. Kurczę, i chciałbym tam iść, ale... Ach, tu jest ten wielki pasożyt, kurde. To nie wiem, czy ja go chcę tutaj angażować. No dobra, no spróbujmy, tak? No.
Jak mi zasadził kopa. Ulecz się. Ło! Zasięg ma niezły. Tu jesteś? Hehe, chyba zginę. Dobra, spierdzielamy. Zobaczymy, czy on przez to przejdzie. Grubasie, przejdziesz? No pewnie, że przejdziesz. I mnie zarąbisz zaraz. No, dzień dobry, dziękuję. Dawno nie zginąłem. Może nawet lepiej. Prosiłem się po prostu o to. Prosiłem się. No, ale chyba nawet nie tak najgorzej tutaj stąd wyszedłem, bo ja muszę po prostu zejść tu. I tu będą moje zwłoki. Przy okazji jeszcze sprawdzę, czy tu niczego nie ma. Nie ma. No właśnie, tu jest ten jeden ziomek. To się przemienia, kurka, w tą bestię paskudną. Tu są moje zwłoki. Wiecie co? Ja już tam chyba byłem, tam gdzie był ten. A może nie byłem? Nie, dobra, no muszę się tam z nim rozprawić. A poza tym... Dobra, tymi ziomkami się nie będę tu zajmował. No, niech se tam rzucają, z czym mogą. Ja sprawdzę, czy tu coś jest ciekawego. Jest tu coś ciekawego. Dobra. Nie, jak tu zginę, to nie będzie najlepszy pomysł. Nie! Aha! Dobra, ale wiem już, że tu już nic więcej nie ma. Gorzej w tym, czy ja tam tego zioma pokonam. To jest najgorsze. Czy ja mam jakieś bomby do rzucania albo cokolwiek? Nie mam nic. Jak to skopałem? Kompletnie to skopałem. Dobra, tu jest rycerzyk. Rycerzyka zostawimy w spokoju. Gdzie to było? Ja pierdzielę. No kompletnie po prostu jak baran, nie? Poszedłem. Do tego szybko. Dobra. Niepotrzebnie zupełnie. Bo przecież oni tak na dobrą sprawę... O, coś wypadło. Czysty klejnot. Proszę bardzo. Ziomki tu były łagodne. Na tamten grubas, no to jest grubas, nie? Gruby dzik. Dobra. Tego też muszę zlikwidować, jak chcę. Wyciągać tamtego. Dobra, weźmy dwuręczny. Za dużo tam dusz leży. Dobra, ziomuś idzie. Dobra, załatwimy go po staropolsku. Czyli niech on se tam wróci. Myślę, że ja odpuściłem. Dokładnie. Dobra, spadaj. Ulecz się. Wow. Zdechł
Na chyba całe moje szczęście. Duży odłamek tytanitu. Dobra, wiem już jak z tym ziomem walczyć. W sensie, no... nie pierwszy raz go spotykam. Ej, kolego. Idź mi stąd. Takiego grubasa pokonałem. Ach, stąd wy mnie tutaj naparzacie. Aha, dobra. Tu już nic więcej nie ma. I po co ja tu poszedłem? Po nic. Chyba, że tu jest jakieś magiczne przejście. Nie, dobra. Tu można sobie zeskoczyć. A my, moi drodzy, udajmy się do ogniska, bo... trochę tych dusz... ale trochę jeszcze brakuje w sumie. Chyba tam pod 40 tysięcy muszę mieć. Dobra. Mam nadzieję, że za dużo tu nie opuściłem. Tam byśmy zeszli tym dołem. Bo mamy tam jeszcze windę do załatwienia. Ale to udajmy się najpierw, słuchajcie, do kapliczki. Spalimy sobie tę kość, którą mamy spalić. No i umocnimy troszeczkę broń. No dobra. Sprzedaj. Sprzedajmy tak. Jedną tą za piątkę. Te dwie. To będzie 11. No i jeszcze trochę mi będzie brakować pewnie do... ile jest w ogóle za poziom? 37. Dobra. Słuchajcie, ja mam broń, która mi się skaluje też ze zręcznością. Więc i tu jest po 2 punkty. A siła też jest tutaj akurat wyjątkowo 2 punkty. A tu jest lepiej, zręczność, więc chciałbym w tę zręczność się tutaj wyposażyć. Na razie nie rozwijam witalności, no bo nie wiem właściwie. No wiem, dlaczego nie rozwijam witalności. No dlatego, że ci wrogowie, oni tak zadają takie obrażenia, że... wzmocni butelkę Estusa, to nie, tu miałem, wzmocni broń. Teraz tak, ja wzmocniłem... nie to, to... to nie, Claymore, który... miecz Czarnego Rycerza to będzie następne wzmocnienie. Migoczący tytanit, potrzeba... No i tu jest decyzja teraz, bo tak. Wielki miecz z Astory. Jak wzmocnię go grudką z tytanitu. Pyk. I dalej ma potrzebuje grudki z tytanitu. Chciałem go używać, ale nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. No ten irytylski miecz, no to jest kompletna parodia. Mam to, miecz Czarnego Rycerza, ja bym go popchnął jeszcze. Albo poczekał na coś, co się może czasem ciekawszego wydarzyć. Astoriański prosty miecz. Nie wiem, tych odłamków mam też sporo. Duży odłamek tytanitu, chciałbym zobaczyć do ilu to dojdzie. Jak to się będzie skalować? Grudka 219? Nie, niekoniecznie. Bo jeszcze mam opcję, żeby... no właśnie, bo tu jest premie do cech C. A który to był ten? Ten, właśnie, ten. Ale ten się tylko skaluje, no jest premia z siłą A, no ale ma 193. Więc chyba wydam na ten migoczący, czy ten migoczący tytanit. Pyk. No i następny jest już 302, no więc... czy ja mogę ten miecz, który używam, zaklnąć? Nie mogę go zaklnąć. Tak? Nie mogę, dobra. A czy ja mogę go tam u tego gościa w tej całej... tu jeszcze jest jakaś kobitka gdzieś była. Nie wiem, czy ona mi coś da. No ten od tego całego pieca transformacyjnego. Transformer znasz. Tu mamy popioły złożone. A ten ziomek jest gdzie? Tu jest ten ziomek? Nie.
On tu siedzi? Nie, co ja gadam. Tu mam jakieś popioły do złożenia? Nie, bo to jest ostatni jakiś boss, tak? Tu jest ten ziom. Dobra. Jeszcze zobaczę, czy może mi się uda coś z tym zrobić. Nie, no to on tu ma tylko miecz pogromcy pustych. Nie, no to nic tu chyba dla mnie. Pięć demona. Dobra. Nie wiem, po co mam cię odwiedzać właściwie. Tu chyba są popioły. No dobra. No to to mam umocnione. Teraz tak, spalimy sobie fragment kości nieumarłego. No i wrócimy na zamek, no żeby tam się dostać do tej windy. Mój pies padł. Nie pokażę wam tego, ale po prostu rozłożył się i padł. Dobra, gdzie była ta winda? Chyba w dół tam, nie? A może mi się... Może mi się myli? Tu jeszcze jest, bo to jest... Aha, to jest przejście tu. Tak, to jest tam. Dobra. Czy ja bym musiał tu od tej... Od tej dziewczyny przejść, no właśnie. Ale fajny skrócik, że nie muszę ten, nie muszę się u niej transportować. To jest dalej zamknięte, no oczywiście. Dobra, no to weźmy się za tego dziada. Właściwie to mógłbym go olać. No ale gdzieś te duszyczki trzeba zdobywać. No, ładnie, ładnie. O, a ty co za moc masz? No i widzisz, po co ci to było? Duży odłamek. Zawsze się przyda. Teraz tak, zdaje się, że tu mogę gdzieś wyskoczyć, nie? No właśnie. Jak to... Zrąbałem. To jest nie do pomyślenia po prostu. Przepiękna akcja, przepiękna. Dobra, jeszcze raz. Co to było w ogóle? Myślałem, że tam jest jakaś kładka. Tak po prawdzie. Do znalezienia są jeszcze dwa fragmenty Estusa, z tego co czytałem, i jeden fragment kości nieumarłego. I to już będzie, moi drodzy, wszystko, co nam się... Co nam się uda tutaj załatwić. Ten się tam czaruje. Dziękuję bardzo. Okej. A na tym można farmić. W takim razie. Dobra. Bo ja tam chciałem wyjść. I to skopałem kompletnie jak amator, którym jestem. Tak. Dark Soulsowi wyjadacze to pewnie się śmieją ze mnie. Dobra. Jak tu się wskakuje? To jest tu? Tak, to jest tu. I co my tu mamy? Tak, brawo! Fragment Estusa. Dobrze, 14. Przed chwilą o tym mówiłem. Dobrze. Oj, jak dobrze. Tu jeszcze mogę gdzieś spaść. A, i tu jesteśmy na dole, tak? No to słodko. Dobrze. Pyk. Grudka tytanitu jak najbardziej się przyda. Dobra, tam już nigdzie nie skoczę. No, z tym ziomem to bym się nie chciał, kurka, potyczkować, bo to jest ciężki zawodnik. No dobra, no. To daje znowu zatrucie. Chciałbym tu pozwiedzać, co tu jest. No bez jakichś większych szkód, tak? Dobra.
Dobra, pierścień ofiary. Co to jest za pierścionek? Proszę mi pokazać. Nie to. Proszę mi pokazać. Pierścień ofiary. Gdzie on jest? Ginąc, niczego nie stracisz. No to na bossa jakiegoś by trzeba było pozakładać. Dobra, tam jest ten ziomek. Tam jest pod tym coś. Słuchajcie. Po cichutku, powolutku, bo tu są te ślimaki, kurka. Ale to jest w ogóle maska cieni. Szkoda. Czarna bomba. Dobra, nie ma tu nic więcej? Nie ma. Dobra, bo tamten chyba tu nie wlezie. Dobra. Dobra, przelećmy się tu. Ohoho, ziomeczku, jak ja cię nie lubię, ziomeczku, już. Nie, 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 ja cię nie lubię. One są jakieś takie dziwaczne. O, tu jest jakieś przejście. Ale tam jeszcze są dwie rzeczy. I póki on tam jest, to sobie zbiorę. Żywica. Ej, prawie przecież ja prawie zdechłem tu. Nie zwróciłem uwagi, że tu jest tam. Właśnie, toksyna. A jeszcze na drugą stronę trzeba iść. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Gdzie to jest? Co to jest? Dobra, co my mamy na toksynę? To? To na pewno nie było na to. A tu mamy jakąś windę, którą musimy odblokować. Ej, to nie jest ta winda... Ta winda? To jest ta winda, nie? O której ja myślę. A tam jeszcze jest jakiś... Kurde. Nie zwróciłem uwagi. Nie, dokąd to prowadzi? Gdzie to prowadzi? Na pewno nie tu. Dobra, czekajcie, bo mnie to... Bo jeszcze musimy tam wrócić, ale co tu jest na... Okej, okay, użyj. Dobra, mech. Mech jakiś. Dobra. Gdzie my tu... Gdzie ja tu idę w ogóle? Czy ja tu powinienem... Powinienem w ogóle... Krasnoludki, kurka. Moje ukochane krasnoludki w akcji. Dobra. Mogę ginąć w razie czego. No, tam jest tych krasnoludków. Wiecie co? Zajmijmy się najpierw krasnoludkami. O! Jest jakiś przyzywacz. O, tam jest ten przyzywacz. Dobra, nawet dwóch. Ej, ziomuś. Bujaj się. Jeszcze raz. Dobra. Co tu jest? No, to ja chyba wiem, gdzie jestem. Znaczy, tak mi się wydaje. Tu są drzwi. To skrócik jest. To są te drzwi. Prowadzące. Dotąd. No dokładnie. Tam na dużyśmy szli. Okej. Okay. No to wróćmy się do krasnoludków. Bo krasnoludki to małe bestie. Dobra. Czy tu jeszcze za plecami gdzieś jakiś nie jest? Dobra, tam zebrałem wszystko? Zebrałem. Pamięć złotej rybki normalnie. W tej grze. Nie, 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 nie daj się. Bo zaraz będziesz ze skrótu korzystał, jak cię krasnolud dopadnie. Idź spać. Bo jeszcze jedną rzecz mamy. I jeszcze jednego krasnoludka. Krasnoludek, który strzela z jakiejś łuska z tytanitu. O, proszę. Bardzo, bardzo dobrze. Nie no, wróć mi się tam na dół jeszcze. Tą windą. Ja myślałem, że to jest insza winda, ale jeszcze zdaje się, że tu mogę gdzieś wyskoczyć, tak? Dokładnie. I tu nie wiem, po co ten Estus był w tej chwili potrzebny. I tu też coś jest.
pierścień smoczej łuski. Ile tu jest tych zakamarków? Aha, to my jesteśmy jakby na górze tego. Dobra, a ty jesteś ten od przywoływania. I tu mamy tych dwóch ziomów. Aha, dobra. Ja bym tam zszedł, moi mili, na dół, żeby zobaczyć, co jest po, kurczę, drugiej stronie. I rozejrzałbym się najpierw tu, bo tu jeszcze coś ominąłem. Jak znam życie, to jest tu parę innych ciekawych rzeczy. Dobra. Ale żeby mnie zaraz to bydle nie chciało gonić, tak? Klejnot mroku. Dobra, chyba wszystko mam tu stąd. Dobra. Będę się zwijał, nie? Ty wielgachna mendo. Dobra, no z dwoma nie, może niekoniecznie. Ale jakbym tego tutaj zaszedł z tej strony, to czy tamten ziomuś się ruszy? Wolałbym, żeby się nie ruszył. Ciężki zawodnik, ciężki. Znaczy nie ciężki, tylko nie zaskoczył po prostu. Ale teraz ja waszego ziomka też zaskoczę. Chodź. Chodź. Z tymi nie jest aż tak najgorzej. Jak z tymi czarnymi rycerzami, ale mi zasadził kopa. Dobra. Dobra. Ziomuś, ziomuś. Poczekaj, ziomek. A czemu ja jednorączny? Przecież on jest na jeden strzał, ej. Po co ja się zastanawiam w ogóle? Pierścień z magicznym kamieniem. Czy tam było okaż łaskę? Czy mi się tylko wydawało? Nie myślałem, że tu coś jest. Dobra, skąd ja przyszedłem? Stąd, dobra, czyli muszę iść tu. Co tu będzie? Co tu będzie? Mgła będzie. To może nawet nie będę żaru wykorzystywał. I słysząc ten dźwięk, założę sobie ten pierścionek, zwiększa maksymalny udźwig, a tu jest, stopniowo przywraca punkty. Wiecie, który pierścień? Ten. Pierścień ofiary. Bo ja mam 6 estusów, a boss mi jest chyba nieznany. No ale przejdźmy sobie przez mgłę. Co to za paskuda? You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Ocelot. Well, I will not give him up. Przecież nie ma żadnego dziecka. Dobra. Zakładamy, ile razy zginę przy tym bosie. Na pewno sporo. Jakie ty masz w ogóle te? A co to było? Co to jest? Jakaś mgła, kurde. W ogóle nie spodziewałem się tej mgły. Dobranoc. Pierwszy raz. Będzie grubo. Ale o tym przekonacie się w następnym odcinku. Trzymajcie się.
Papa. Papa. Bardzo dobrze, że założyłem ten pierścień. Na razie, cześć.